Myślę, że gaz jest lepszy niż pieprz, bo można mieć gaz pieprzowy, a pieprzu gazowego nie. Co to jest? Nie mam pojęcia. To śmierdzi jak nawóz. A wygląda jak zgniłe burrito. Chyba się poruszyło. Trzeba coś z tym zrobić. Co się tutaj dzieje? Co ty tam szturchasz? To wygląda jak mokra pielucha! Nigel! To dyrektor Brown! O, moje ty biedactwo! Kto cię ogolił, pomalował, zawinął w papier toaletowy i zamknął w szafce Watersona? Czyja to sprawka? Czyja to robota? Wszyscy natychmiast do klasy! No już! Wszyscy, powiedziałam! Co to jest? Wygląda jak... Wiem, jak to wygląda! Zabieram dyrektora do pani pielęgniarki! Siostro... Już, już, Nigel. Jeśli winowajca się nie ujawni do czasu mojego powrotu, to pożałujecie! Ej, jak myślicie, co się stało dyrektorowi? Więc wczoraj był jeszcze na ostatniej lekcji, więc to się musiało wydarzyć znacznie później. Dobra, a kto wczoraj został po szkole, co? Ja trochę ćwiczyłam z pomponami. Ja jeszcze sprzątałem. Ja miałem karę. Ja nie pamiętam. Więc jesteście podejrzani. Hej, no co wy, wiadomo, że to gambol. Tak, dyrektor przecież wypadł z jego szafki. Ej, ja tego nie zrobiłem. Ale znajdę drania jak nic. I chyba już wiem, jak to zrobię. Drań, niech podniesie rękę! Dobra, kto tego nie zrobił? Podnieść rękę! Co? Aha, to twoja robota! Gamoniu, przecież ja nie mam rąk! Niech to, dobry jesteś. Czy nie powinieneś raczej szukać śladów albo coś? Ślady... Jak te plamy farby na twoich pomponach? Nie, czekajcie, mogę to wyjaśnić. Jest tylko jedno wyjaśnienie. To była zbrodnia w afekcie. Co to znaczy? Wiedziałaś, że dyrektor wczoraj zostawił mnie w kozie. I ogarnięta gorącym uczuciem do mnie, postanowiłaś się z nim spotkać. Proszę, niech pan go puści. Kocham go, panie dyrektorze. To darmozjad i chuligan. Ale szlachetny i silny. I dzielny, i przystojny, niezmiernie uroczy. Jest naprawdę najlepszym facetem w całej szkole. Gumball, a widziałeś swoje zdjęcie w albumie? Proszę mi nie przerywać. Wszyscy wiemy, jak... Jak przystojny jest Gumball, ale i tak posiedzi w kozie. A więc nie mam innego wyjścia. To wtedy obezwładniłaś go pomponem. I ogoliłaś, aby go ukarać. Pobrudziłaś farbą, by upokorzyć. Owinęłaś papierem toaletowym i wepchnęłaś do mojej szafki jako dowód twojej chorej obsesji na mój temat. To twoje dzieło! Ale wybaczam ci, bo jestem w tobie równie szaleńczo zakochany. Ale wiesz, to nie było całkiem tak, jak myślisz. Skończyłam wreszcie mój obrazek z cheerleaderkami i poszłam go powiesić na korytarzu. Farba była jeszcze mokra i pewnie wtedy ubrudziłam pompony. A czy przypadkiem ktoś cię widział, jak wieszałaś rzeczony obrazek na domniemanym korytarzu? Tak, ty widziałeś. Cześć, Penny! Uwielbiam cię! Twój obrazek! Obrazek! Twój obrazek! Pamiętasz? No, racja. Dobra, jeśli Penny tego nie zrobiła, to kto? Na pewno to... Ty! Powiedziałem, że to on! Dlaczego ja? Dlaczego? Wczoraj chodziłeś po szkole, aż tu nagle, w wieku 27 lat, zrozumiałeś, że młodość już minęła. Wypadły ci włosy! Super! Gdy zobaczyłeś lśniącą sierść dyrektora Browna, ogarnęła cię zazdrość.